Witajcie moi drodzy. Mamy dziś niedzielę, 23 dzień sierpnia. Jest to 11 niedziela po święcie Trójcy Świętej. Rozpoczynamy nowy tydzień i chcemy w ten nowy tydzień wchodzić ze Słowem Bożym. Hasłem biblijnym rozpoczynającego się tygodnia są słowa apostoła Piotra z pierwszego listu z 5 rozdziału. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A hasła na dzień dzisiejszy z Biblią na co dzień są z psalmu 62, wiersz 9. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. I z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału, wiersz 14. Taka jest ufność, jaką mamy od Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Te fragmenty Słowa Bożego, które mają nam dziś towarzyszyć, w sposób szczególny zachęcają nas do tego, abyśmy Panu Bogu całym sercem zaufali. Byśmy potrafili przed Nim się otworzyć, byśmy chcieli być przed Nim szczerzy. Niestety, moi drodzy, w dzisiejszych czasach bardzo wiele jest zakłamania. Ludzie niestety często się oszukują, często jeden na drugiego patrzy z nieufnością. Przed Panem Bogiem powinniśmy być szczerzy, a co za tym idzie, powinniśmy uczyć się również szczerości względem tych, którzy nas otaczają. Powinniśmy być szczerzy w naszych rodzinach, w relacjach małżeńskich, w relacjach z dziećmi, w relacjach w naszych parafiach, zborach, społecznościach. Szczerość, możliwość zaufania jeden drugiemu sprawia, że nasze relacje, nasze więzi stają się coraz głębsze, coraz silniejsze. Tak samo jest w relacji z Panem Bogiem. Jeśli będziemy szczerzy przed Nim, będziemy potrafili otworzyć przed Nim swoje serce, wylać przed Nim swoją duszę, a więc powiedzieć Mu wszystko, co leży nam na sercu, wtedy nasza relacja z Nim będzie się pogłębiała. Wtedy coraz bardziej będziemy Mu ufali, bo będziemy doświadczali tego, że On, Bóg, jest również względem nas wierny, jest kimś, komu możemy bezgranicznie zaufać. Zachęcam Cię do tego, byś potrafił prosić Pana Boga o to, by uczył Cię swojej woli, byś z ufnością szedł Jego drogą, i byś każdego dnia miał otwarte serce na Jego działanie i z otwartym sercem przedstawiał Mu wszystko, co jest w Twoim życiu. Każde dziękczynienie, każdą prośbę, każdą radość, każdy smutek. A Pan Bóg niech Cię prowadzi. Ufaj Mu w każdym czasie. Wylewaj przed Nim swoje serce. Bóg jest Twoją ochroną, Twoją ucieczką, Twoją nadzieją, Twoją pomocą i ratunkiem. W każdym miejscu i w każdym czasie. Dobrego tygodnia. Zostańcie z Bogiem.